Witam wszystkich bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze Grodzisk Mazowiecki. Rozpoczynając nasze nabożeństwo sobotnie, zaśpiewajmy uchwałę naszego Stwórcy, pieśń pod numerem 5, o jak błogie jest to miejsce. Wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy Je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy, litościwy jest Pan. Daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Amen. Módlmy się. Ojcze nasz, przychodzimy przy oblicze Twoje, by z głębi serc podziękować Ci, Panie, serdecznie za to, że mogliśmy się tu zgromadzić. Dziękuję Ci za to, że miałeś nas w opiece, że dałeś nam zdrowie, że dałeś nam pokarm, pracę. Za wszystko Ci dziękujemy. Prosimy Cię o błogosławieństwo tego nabożeństwa, które będzie się odbywać. Daj, aby też Duch Święty opanował nasze serca, abyśmy mogli ze szkoły sobotniej, jak i z kazania wyczerpać dla naszego życia najlepsze wartości i mogli przekazać innym. Proszę Cię o to i bądź z nami i miej opiece na święte w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. W tej chwili jest czas na studium lekcji szkoły sobotniej. Przypominam, że w tym kwartale studiujemy lekcje na temat teraźniejsza prawda w Księdze Powtórzonego Prawa. Wszystkich internautów zapraszam do oglądania lekcji, którą przygotowała grupa Hope Channel, a my tu wspólnie razem będziemy studiować Słowo Boże.
Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Dziś kończymy rozważania z cyklu Prawda na Dziś w Księdze Powtórzonego Prawa. Jestem podekscytowany dzisiejszym tematem, bo zmartwychwstanie Mojżesza było dobrą nowiną, nie tylko dla niego. Ono jest dobrą nowiną również dla ciebie i dla mnie, bo mamy pewność, że zmartwychwstanie Jezusa zrywa okowy śmierci, darzy nas wolnością i życiem wiecznym przez wiarę w Niego. Modlę się, żeby te zajęcia były dla was błogosławieństwem. Witam również zespół w studiu. Na początku tego cyklu pomyślałem sobie, czy z Księgi Powtórzonego Prawa może wyniknąć coś dobrego? Odpowiedź brzmi, pójdź i zobacz. To jest niezwykła księga napisana przez proroka Mojżesza, natchnionego przez Ducha Świętego. Z powodu restrykcji w studiu mamy tylko 5 osób, ale zdalnie dołącza do nas Edison z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, Travis z Michigan i pastor Puja z Hawajów. Miło was widzieć. Cieszymy się, że dzięki technice możecie być razem z nami. Gdy Puja miał po raz pierwszy poprowadzić takie zajęcia, zapytałem go, ile ma lat. Odpowiedział, że prawie 21 i że to jest jego trzeci język. Pomyślałem, że Święty Duch Boży spoczywa na młodych ludziach, aby dzielili się dobrą nowiną o Jezusie. Minęło już parę lat. Cieszymy się, że Puja wciąż jest w naszym zespole. Módlmy się. Ojcze w niebie, pragniemy zgłębiać Twoje słowo, bo ono jest żywe i skuteczne. Dziękujemy Ci za obietnicę Ducha Świętego, który wprowadza nas w prawdę nauczaną przez Jezusa. Oby Duch Święty pobłogosławił nam w zgłębianiu tego ważnego zagadnienia, jakim jest zmartwychwstanie Mojżesza. Bo przecież nie chodzi tylko o Mojżesza, ale o nasze życie, o pewność życia wiecznego. Nawet jeśli zaśniemy snem śmierci, to zgodnie z obietnicą Jezusa zostaniemy wzbudzeni z martwych. Dziękujemy Ci za przykład Mojżesza, który jest dla nas zapewnieniem tego, co możesz dla nas zrobić. Modlę się o Twoje nadprzyrodzone prowadzenie podczas tego studium. W imieniu Jezusa. Amen. Zacznijmy to studium od zwięzłego streszczenia życiorysu Mojżesza. Chyba zgodzicie się ze mną, że Mojżesz jest jednym z wielkich proroków biblijnych. Wiele o nim napisano. Co ciekawe, jego życie podzielone jest na 3 równe okresy. Nie wiem, skąd taki podział, ale wiem, że Bóg był z nim w każdym z tych okresów i za to jestem wdzięczny Bogu. Co Mojżesz robił przez pierwsze 40 lat swojego życia? Przyjrzyjmy się kilku cytatom. Księga Wyjścia, rozdział 2, od wiersza 1 do 10. Travis, druga Księga Mojżeszowa, rozdział 2, od wiersza 1. Powiecie, przecież my znamy jego historię, ale dla kogoś to może być coś nowego. Jakie były początki tego wielkiego proroka? Okazuje się, że jego życie mogło się bardzo szybko skończyć, ale Bóg dokonał cudu i Mojżesz został uratowany. Travis, Księga Wyjścia, rozdział 2, od wiersza 1 do 10. Czytam z Biblii Warszawskiej. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, by się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm mi je,
a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Zawsze zastanawiam się, jakie imię nadała swojemu synowi Jochebed. Córka Faraona nazwała go Mojżesz, bo wyciągnęła go z wody. Z pierwszych wersetów można by wnioskować, że był pierworodnym, ale później pojawia się starsza siostra. Mojżesz miał dwoje starszego rodzeństwa, Miriam i Aarona. Ale był tak ważną postacią, że uwaga skupiała się na nim i na Bożym wybawieniu. Między wersetem 10 a 11 minęło wiele lat. Z natchnionego świadectwa diakona imieniem Szczepan dowiemy się, ile to było czasu. Jason, Dzieje Apostolskie, rozdział 7, od wiersza 20 do 23. Wiemy, że całe pismo jest natchnione. Nieraz inny pisarz biblijny podaje dodatkowe szczegóły. Kto napisał Dzieje Apostolskie? Ewangelista Łukasz, prowadzony przez Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie, rozdział 7, od wiersza 20 do 23. Czytam z Biblii Warszawskiej. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. Doszliśmy do punktu zwrotnego. Nie wiemy, ile lat Mojżesz spędził w domu Faraona, ale na pewno mniej niż 40, bo przez pierwsze lata wychowywała go matka. W pewnym momencie oddała go do pałacu. Pewnie spędził tam 25-30 lat. Co działo się z Mojżeszem, gdy mieszkał w pałacu? Pobierał nauki, uczono go prawa egipskiego, przyswajał sobie wszelką mądrość Egipcjan. Były to kursy dla zaawansowanych. Można się wiele nauczyć, jeśli studiujesz do wieku 40 lat. Stephanie? Można powiedzieć, że był przygotowywany do późniejszych zadań. Jochebed pewnie miała tylko kilka krótkich lat, żeby wychować swojego syna, który później był bombardowany egipską teologią, egipską filozofią i egipską taktyką wojenną. To ważna lekcja dla nas. Boże, pomóż nam, jeśli tylko krótki okres spędzamy z naszymi dziećmi. Pewne wydarzenie przyspieszyło bieg wypadków. My też musimy przyspieszyć, bo nigdy nie dojdziemy do zmartwychwstania Mojżesza. Jakie wydarzenie zakończyło ten 40-letni okres w Egipcie? Mówi o tym drugi rozdział Księgi Wyjścia. Jason? Mojżesz zabił Egipcjanina, który bił jednego z hebrajskich niewolników i dlatego Mojżesz musiał uciekać. Dopuścił się morderstwa. Dlaczego to zrobił, Stephanie? Bo współczuł Hebrajczykowi jako swojemu ziomkowi. Emocjonalna reakcja nie była zła. Ale zachowanie było naganne. Mojżesz zabił Egipcjanina, który znęcał się nad Hebrajczykiem. Zobaczmy, co się stało później. Jason, Księga Wyjścia, rozdział 2, od wiersza 16 do 25. Czytam z Biblii Warszawskiej. A kapłan Midianitów miał 7 córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł, czemu to dziś przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały, pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę.
Wtedy rzekł do córek swoich: a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Syporę za żonę. I urodziła syna, a on dał mu imię Gerszom, bo rzekł: byłem gościem na obczyźnie. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. Co Mojżesz robił u Midianitów? Przecież wdrażano go we wszelką umiejętność Egipcjan. John, jak on się znalazł u Midianitów? Po tym, co zrobił, musiał uciekać. Teraz zajmował się trzodami swojego teścia. Uciekał, bo chodziło o jego życie. Zamieszkał u człowieka imieniem Jetro, który miał piękną córkę Syporę. Mojżesz założył tam rodzinę. Cytowany tekst nie mówi, ile czasu tam spędził, ale zajrzymy jeszcze raz do kazania Szczepana. Puja, Dzieje Apostolskie, rozdział 7, wiersz 30. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Po 40 latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj Anioł Pański w płomieniu ognistego krzaka. Pierwsze 40 lat to najpierw krótszy okres pobożnego wychowania u matki, a później indoktrynacja w Egipcie. Mojżesz został tak ukształtowany, że Midianici uznali go za Egipcjanina. Pewnie wskazywało na to jego uczesanie i zachowanie. Może nawet mówił jak Egipcjanin. Coś dokonało się przez ten długi okres 40 lat. Nie czytamy o tym, ale czego Bóg chciał nauczyć Mojżesza, gdy ten przez 40 lat pasał owce? John? Bóg kształtował jego charakter, pomagał mu oduczyć się niektórych rzeczy, które przyswoił sobie w Egipcie i przygotowywał go do wielkiej misji. A teraz Księga Wyjścia, rozdział 3, wiersz 10. Szczepan w swoim kazaniu powiedział, że po 40 latach Mojżeszowi ukazał się Anioł Pański. Co Bóg polecił Mojżeszowi? Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Dlatego teraz idź, poślę cię do Faraona, abyś wyprowadził mój lud, synów Izraela, z Egiptu. Ile zajęłoby to czasu, gdyby Izraelici postępowali zgodnie z Bożymi wskazówkami? Do Synaju dotarli chyba w 3. miesiącu. Wiemy, że wystarczyłyby im 2 lata, bo stali u granic Kanaanu. Ale oni odmówili wejścia do ziemi obiecanej. Ile im to ostatecznie zajęło? Wróćmy do kazania Szczepana. Dobrze, że mamy to kazanie. Znajdujemy w nim wiele informacji. Edison, Dzieje Apostolskie, rozdział 7, wiersz 36. Czytam z Nowej Biblii Gdańskiej. To ten ich wyprowadził, uczynił cuda i znaki w ziemi Egiptu, na Morzu Czerwonym oraz 40 lat na pustkowiu. Może Szczepan tylko zgadywał, no bo najpierw było 40 lat, później drugie 40 lat. No to powiedzmy, że i ta wędrówka trwała 40 lat. Odczytajmy świadectwo samego Mojżesza. Heidi, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 31, wiersz 1 i 2. Mamy tu bardzo zwięzłe podsumowanie jednego ze wspaniałych życiorysów świętej historii. Ten człowiek miał na imię Mojżesz. Będziemy musieli zapytać Jochebed, jak ona nazwała swojego syna. Z pewnością nadała mu jakieś imię. Może dowiemy się tego w Bożym Królestwie. Oto świadectwo Mojżesza, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 31, wiersz 1 i 2. Czytam z Biblii Zaremby. Potem Mojżesz poszedł i w tych słowach przemówił do całego Izraela. Mam dzisiaj 120 lat. Nie jestem już w stanie pełnić mych obowiązków.
Ponadto Pan mi zapowiedział, nie przekroczysz Jordanu. 14 rozdział Księgi Liczb mówi o buncie Izraelitów. Przez to wędrowali po pustyni 40 lat i ci w wieku powyżej lat 20 wyginęli. A jakie wydarzenie doprowadziło do tego, że Bóg powiedział, nie wejdziesz? Bóg nie powiedział, nie będziesz zbawiony, ale nie możesz wprowadzić ich do ziemi obiecanej. Stefanie, Księga Liczb, rozdział 20 od wiersza 1 do 12. Wiem, że znasz odpowiedź, ale posłuchajmy, co się stało w Kadesz. Oto dlaczego Bóg powiedział, nie wprowadzisz mojego ludu do ziemi obiecanej. Czytam z Biblii Warszawskiej. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek, granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Mojżesz popełnił wiele grzechów. Przed chwilą czytaliśmy, że zabił Egipcjanina. Jestem pewien, że były też inne błędy. Dlaczego akurat ten akt nieposłuszeństwa był tak poważny? Każdy grzech to nieposłuszeństwo woli Bożej. Grzechem było zabicie egipskiego nadzorcy. Co w tym akcie było tak poważnego, że Bóg z miłością, ale powiedział, nie pozwolę ci wprowadzić dzieci Izraela do Kanaanu. Heidi? Odpowiedź jest w wierszu 10. Czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? My to dla was zrobimy. Jakby on i Aaron mieli moc wydobywania wody ze skały. Wiadomo, że mógł tego dokonać tylko Bóg. To jest jedna część problemu. Mojżesz przypisał sobie władzę, którą ma tylko Bóg. Co jeszcze? Travis? Wędrówka Izraelitów ma głęboką symbolikę. Skałą był Jezus, a uderzenie w skałę symbolizowało Jego śmierć na krzyżu. Dwukrotne uderzenie w skałę mogło sugerować, że Jezus umrze dwa razy. Można powiedzieć, że ten czyn zafałszował obraz Bożych planów. Trzeba dodać, że na początku, tuż po wyjściu z Egiptu, gdy nie mieli wody, Bóg polecił im uderzyć w skałę i wypłynęła z niej woda.
To był symbol. Chrystus był duchową skałą, która im towarzyszyła. Miał być uderzony, żeby zapewnić nam życie. Tym razem Mojżesz miał tylko przemówić do skały. Ale on, ufając we własne siły, uderzył w nią i to dwa razy. Czy myślicie, że tym razem Mojżesz był rozgniewany? Daisy? Pewnie tak. My też bywamy rozgniewani. Może powinienem mówić za siebie. Czy zdarzyło wam się zrobić coś pod wpływem poirytowania? Nie mówię o pobiciu kogoś, ale zdenerwowaliście się i na przykład kopnęliście w drzwi. Byliście źli. No tak, ale czy Biblia nie mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy? Mojżesz pewnie przeprosił Boga za to poirytowanie, ale z powodu tego grzechu Bóg nie pozwolił mu wprowadzić Izraela do Kanaanu. Puja, czy nie wydaje ci się, że to była zbyt ostra reakcja? W pewnym sensie tak, ale myślę, że możemy tu zastosować nauczanie Jezusa, który powiedział, komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Mojżesz był świadkiem wielu cudów i rozmawiał bezpośrednio z Bogiem. Wcześniej chyba nikt tego tak nie doświadczył. Więcej wymagało się od niego jako duchowego przywódcy dzieci Izraela. Mojżesz miał być przykładem zaufania, wiary i posłuszeństwa wobec Boga. Biblia mówi, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz u wejścia do namiotu zgromadzenia. To prawda, to była wielka odpowiedzialność, ale to nie znaczy, że Bóg nie zapewnił Mojżeszowi wspaniałej przyszłości. Bez wątpienia Mojżesz wyznał swój grzech. Jednak jego postępek z Kadesz wywołał dezorientację. Jason? Możliwe, że był to też przejaw Bożego miłosierdzia. Mojżesz był przywódcą. Teraz miał już 120 lat. Wiemy, przed jakimi wyzwaniami stanął Jozue, gdy został następcą Mojżesza. Może była to oznaka tego, że Mojżesz nie powinien dalej prowadzić Izraela. Może gdyby dalej im przewodził, popełniłby jeszcze więcej błędów. Może nie poradziłby sobie z tą sytuacją. Może w swoim miłosierdziu Bóg powiedział: Mojżeszu, wiem, że chcesz to zrobić, ale dla twojego dobra. Więc widać w tym też Boże współczucie. Myślę, że Puja ma rację. Komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Mojżesz był przywódcą wyznaczonym przez Boga, który rozmawiał z nim twarzą w twarz i dokładnie powiedział mu, co ma zrobić. Laska była symbolem autorytetu udzielonego mu przez Boga, ale Mojżesz miał tylko przemówić. Czyż Biblia nie mówi, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski? Nie musimy już niczego uderzać. Nie wierzymy, że Chrystus musi umierać podczas każdego nabożeństwa eucharystycznego. To nie jest biblijna nauka, bo Chrystus umarł tylko raz, a my pokładamy ufność w tym, czego On dokonał dla nas. Porozmawiajmy o współczesnych czasach. Ktoś może sobie myśli, popełniłem grzech. Biblia mówi, że jeśli wyznam grzech, to Bóg mi przebaczy. Czy mimo to trzeba liczyć się z jakimiś konsekwencjami? Daisy, czy czasami trzeba ponieść konsekwencje, chociaż Bóg nam wybaczył? Tak, bo każdy czyn rodzi jakieś skutki. Bóg nam przebaczy, jeśli wyznamy Mu grzechy, ale niekoniecznie musi nas uchronić przed konsekwencjami. Czy moglibyście podać jakiś przykład z życia wzięty? Zrobiliście coś złego i Bóg wam to wybaczył, ale negatywne konsekwencje pozostały. Zdarza się, że matki piją podczas ciąży. Dziecko się urodzi, ale może cierpieć z powodu alkoholowego zespołu płodowego. Potem matka może oddać swoje życie Jezusowi, ale z powodu jej uprzednich decyzji dziecko dalej boryka się z poważnymi problemami. John?
Gdy okazujemy skruchę, Bóg pomaga nam przezwyciężać te skutki. Bóg może natchnąć matkę z cierpiącym dzieckiem siłą i odwagą oraz napełnić ją swoją miłością, ale konsekwencje mogą pozostać. Także osoba zażywająca narkotyki może oddać swoje serce Jezusowi, który ją odrodzi. Jednak stracone lata nie wrócą. Susan Cromwell, wspaniała kobieta oddana Bogu, współtworząca programy Hope Channel pod tytułem Let's Pray, była narkomanką. Teraz jest odkupioną i odrodzoną osobą, ale wie, ile lat straciła. Mojżesz także poniósł konsekwencje. Daisy? Przypomniała mi się historia Samsona. Bóg powiedział mu, jak ma żyć. Ale Samson był nieposłuszny, dokonał złych wyborów, miał pomagać Izraelitom walcząc za nich. Ale z powodu nieposłuszeństwa i związku z kobietą, której nie powinien był poślubić, bo nie podzielała jego wiary, został schwytany przez wrogów. Jednak na końcu prosił, Panie Boże, wzmocnij mnie jeszcze ten raz, żebym mógł zniszczyć tych Filistyńczyków. Samson popełnił wiele grzechów. Bóg go wysłuchał, ale Samson musiał zapłacić cenę nieposłuszeństwa. Wyłupiono mu nawet oczy. A propos, on miał nie tylko za nich walczyć, Samson był sędzią. Miał przekazywać ludowi Bożą mądrość, a postępował tak nierozsądnie. Mimo to znalazł się w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków jako bohater wiary. Z pewnością jest to obraz odkupienia. Mówimy dziś o Mojżeszu, wielkim mężu Bożym. Mojżesz nie był doskonały, nie mógł wejść do ziemi obiecanej, ale Bóg miał dla niego inny plan. Był to niezwykły plan, który de facto dotyczy nas wszystkich. Edison, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 34, od wiersza 1 do 5. To świadectwo dotyczy czasu, gdy Mojżesz miał 120 lat. Pierwsze 40 lat, najpierw matka uczyła go w domu, później był poddany indoktrynacji w Egipcie. Przez kolejne 40 lat, gdy pasał owce, uczył go dobry pasterz. I w końcu 40 lat prowadzenia dzieci Izraela do granic ziemi obiecanej. Czasami była to ciężka próba. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 34, od wiersza 1 do 5. Czytam z Biblii Warszawskiej. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan, cały okrąg Naftaliego, ziemię Efraima i Manasesa, całą ziemię judzką aż po Morze Zachodnie. I Negeb, i obwód Doliny Jerycha, miasta Palm, aż po Soar. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, Twojemu potomstwu dam ją. Pokazałem Ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. Co się stało zaraz po tym, jak Mojżesz wszedł na górę Nebo? Na samym początku. Edison? Bóg pokazał Mojżeszowi ziemię obiecaną, Kanaan, wszystkie równiny, miasta Palm. Choć nie mógł do niej wejść, Mojżesz zobaczył tę ziemię. Nie przeoczmy tego, co oczywiste. Żeby to się mogło stać, musiał dokonać się cud. Bo tak daleko nie da się spojrzeć, nawet jeśli, jak mówi Biblia, wzrok Mojżesza nie był przyćmiony. 120-letni prorok wspina się na górę Nebo i otrzymuje od Boga objawienie, w którym zostaje mu ukazana panorama ziemi obiecanej. O czym to świadczy, Travis?
Myślę, że ważniejsze od ukazania tej panoramy jest to, iż Bóg objawił się Mojżeszowi jako ten, który dotrzymuje obietnic. Mojżesz na pewno w to wierzył, bo przeszedł całą tę drogę. Ale o czym świadczy ten cud? To był cud, bo nie da się objąć wzrokiem przestrzeni między granicą południową a północną. Nawet jeśli stoi się na górze Nebo i ma się doskonały wzrok. Co Bóg powiedział przez to Mojżeszowi? Jaki wniosek wy byście wyciągnęli z tej sytuacji? Przychylam się do spostrzeżenia Travisa. Bóg dotrzymuje obietnic. 40 lat wcześniej powiedział Mojżeszowi, że za jego pośrednictwem wybawi swój lud z niewoli i zaprowadzi go do ziemi obiecanej. Założenie było takie, że Mojżesz też tam wejdzie. Niestety nie wszedł, ale Bóg i tak pokazał mu to, co było obiecane. Stephanie? Myślę, że to był przejaw Bożego miłosierdzia i Bożej łaskawości. Wiem, że tam nie wejdziesz, ale chcę, żebyś to zobaczył, bo twój wzrok był na tym skupiony. Wciąż jestem z tobą. Kilka kolejnych wersetów pokaże nam, jak bardzo Bóg był z Mojżeszem. Chcę, żebyś wiedział, że cię nie porzuciłem. Jako przywódca popełniłeś w Kadesz poważny błąd, ale ja cię nie opuściłem. W nadprzyrodzony sposób pokażę ci, że dotrzymam obietnicy i że jestem z tobą. Chcę, żebyś to wiedział. To bardzo ważne. Powinniśmy odczytać kolejny werset. Chyba nie ma go w konspekcie, ale odczytajmy werset 6, bo porusza on bardzo ważną kwestię. Jason, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 34, wiersz 6. Czytam z Biblii Zaremby. Tam też w dolinie w ziemi Moab, naprzeciw Bet-Peor, pogrzebał go i nikt po dziś dzień nie wie, gdzie jest jego grób. Ten tekst jednak jest w naszym konspekcie. Odczytajmy też werset 7. Ponownie z Biblii Zaremby. Mojżesz w chwili śmierci miał 120 lat. Nie osłabł jego wzrok i nie stracił on swojego wigoru. John, mam do ciebie pytanie. 40 lat plus 40 lat plus 40 lat. Teraz Mojżesz ma 120 lat, ale nie stracił swojego wigoru. Jak to było napisane? Nie osłabł jego wzrok i nie stracił on swojego wigoru. Więc dlaczego umarł? Przecież był silny i pełen wigoru. Dlaczego umarł na szczycie góry, skoro Bóg zachował go w dobrym zdrowiu? Wydaje się, że zgodnie z Bożym zamiarem miał już odpocząć. Zobaczymy, że Mojżesz miał być przykładem tych, którzy w czasie końca zostaną wzbudzeni z martwych. Odczytaj proszę jeszcze raz werset 6 z 34 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Zgadzam się z tym, co powiedział John. Wniosek może być tylko taki. Bóg uznał, że nadszedł czas, aby Mojżesz odpoczął. Bo nie czytamy, że był tak słaby, iż z ledwością wdrapał się na górę, że był schorowany i wydał tam ostatnie tchnienie. Biblia potwierdza, że nie stracił swojego wigoru, ale Bóg mówi, czas, żebyś odpoczął. W wersecie 6 znajdziemy coś bardzo ciekawego. Czytam z Biblii Warszawskiej. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Czytamy, pogrzebał go. To znaczy, kto dokonał pochówku? Bóg. Myślicie, że sam Bóg pochował Mojżesza? Macie jakieś inne pomysły, Edison? Wnioskuję, że tak właśnie się stało, bo nie było tam nikogo innego oprócz Boga i Mojżesza. Gdy umierał Aaron, towarzyszyli mu Eleazar i Mojżesz. Tu Mojżesz był sam, więc Bóg dokonał kolejnego cudu.
Przygotowanie miejsca pochówku dla Mojżesza pokazuje troskę, jaką Bóg otaczał swojego sługę. Wiem, że człowiek sam nie może się pochować. To jest pewne. Więc był tam ktoś inny. Biblia mówi, że byli tam tylko Bóg i Mojżesz. Jezus naucza, że śmierć to sen. Być może Bóg powiedział: Mojżeszu, czas, żebyś zasnął. No ale wobec tego, skąd wiemy, gdzie Mojżesz umarł? I kto napisał resztę tej księgi? To ciekawe pytanie, bo później podano jeszcze trochę informacji. Jak się wam wydaje, Puja, skąd wiemy, gdzie umarł Mojżesz i kto dokończył tę księgę? Raczej nie znajdziemy na to odpowiedzi w Biblii, ale można domniemywać, że Księgę Powtórzonego Prawa dokończył jego następca Jozue. Myślę, że jest to sensowne przypuszczenie, bo Bóg powołał go do przewodzenia Izraelowi po odejściu Mojżesza. Jeśli to prawda, rzeczywiście wydaje się to logiczne, to skąd Jozue to wszystko wiedział? W ostatnim rozdziale podane są szczegóły dotyczące różnych miejsc. Jason? Możliwe, że Bóg mu to objawił, bo sam Jozue też uczestniczył w nadprzyrodzonych spotkaniach. Czyż nie czytaliśmy, że nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom? Bóg powiedział Jozuemu: jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. I powołał go na proroka przywódcę. To byłby koniec tej historii, gdyby nie to, o czym czytamy w 9 rozdziale Ewangelii Marka. A co ten rozdział ma wspólnego z Księgą Powtórzonego Prawa? Daisy, Ewangelia Marka, rozdział 9, 4 pierwsze wersety. Bóg przygotował coś szczególnego dla swojego sługi Mojżesza. Czytam z Biblii Warszawskiej. I mówił im: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. Można wyjaśnić, dlaczego pojawił się tam Eliasz. John, dlaczego Eliasz mógł się tam zjawić? Bo został zabrany do nieba na rydwanie ognistym. Druga Księga Królewska mówi, że Eliasz został zabrany do nieba, nie zaznawszy śmierci. Jest tylko jeszcze jedna taka osoba, Enoch. Potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Eliasz reprezentuje tych, którzy wejdą do Królestwa Bożego, nie zaznawszy śmierci. Ale skąd się tam wziął Mojżesz? Zanim odpowiemy na to pytanie, odczytajmy słowa z Ewangelii Jana, rozdział 5, wiersz 28 i 29. Travis, 5 rozdział Ewangelii Jana. Wiem, że studiujesz teraz tę wspaniałą księgę. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 28 i 29. Duch Święty podpowiedział mi, że powinniśmy wsłuchać się w słowa Jezusa, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak Mojżesz pojawił się na tej górze. Co mówi Jezus? Czytam z Biblii Tysiąclecia. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Kiedy nastąpi zmartwychwstanie? Jezus powiedział, że tych, którzy w Niego wierzą, wzbudzi w dniu ostatecznym. To znaczy, że gdyby wszystko szło normalnym tokiem, Mojżesz zostałby pochowany i wzbudzony z martwych w dniu ostatecznym.
Więc jak znalazł się na Górze Przemienienia? Musiał wcześniej zostać wzbudzony z martwych. No właśnie, aluzję do tego wydarzenia znajdziemy w krótkiej księdze tuż przed objawieniem Jana. Jest ona tak krótka, że nie podzielono jej na rozdziały. List Judy, wiersz 9. Juda otrzymał objawienie. A propos, Juda pisze też o Enochu. Stephanie, list Judy, wiersz 9. Zawarte tu spostrzeżenie pomoże nam zrozumieć, jak to się stało, że prorok Mojżesz, który został pochowany przez Boga, pojawił się na Górze Przemienienia. Czytam z Biblii Warszawskiej. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Mojżesz umiera. Okazuje się, że o jego ciało wiedziony był spór między Michałem a diabłem. Wiemy, kto zawsze zwycięża w takich sporach. Michał odnosi zwycięstwo nad diabłem. Jaki wniosek możemy wysnuć z tego sporu? Nie mamy tu zbyt wielu szczegółów. Michał odniósł zwycięstwo nad diabłem w sporze o ciało Mojżesza. Michał to Jezus, który później został wzbudzony z martwych przez Ojca. Nasuwa się wniosek, że Mojżesz zmartwychwstał. Michał wzbudził go z martwych wbrew oczekiwaniom diabła. Teraz znajdujemy się na Górze Przemienienia. Jezus został uwielbiony. Jak czytaliśmy, niektórzy mieli ujrzeć Królestwo Boże nadchodzące w mocy. Można powiedzieć, że tutaj mamy swego rodzaju migawkę, jakby zdjęcie stanowiące przedsmak powrotu Jezusa w chwale. Jezus został uwielbiony. Ewangeliście trudno było znaleźć odpowiednie słowa na opisanie tego wydarzenia. Szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. Trudno było to opisać. Przy Jezusie pojawiło się dwóch ludzi, Eliasz i Mojżesz. Było tam jeszcze trzech uczniów, ale tych dwóch ukazało się przy Jezusie. Jest to obraz powrotu Jezusa w chwale. Kogo reprezentowało tych dwóch ludzi? Edison? Mojżesz towarzyszył Jezusowi w chwale przemienienia. Reprezentuje on świętych, którzy zasnęli, ludzi, którzy umarli wierząc w Jezusa i spoczywają w grobach. A Eliasz reprezentuje wierzących, którzy żywo doczekają powrotu Jezusa i powiedzą: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy. Oni nigdy nie zaznają śmierci i zostaną przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu. Jedni umrą, ale zmartwychwstaną, a drudzy nigdy nie zaznają śmierci. To nie ma znaczenia, w której grupie będę. Ważne, żebym znalazł się wśród tych, którzy przywitają Jezusa. W tym pełnym chwały obrazie Mojżesz jest przedstawicielem tych, którzy umarli, wierząc w Boga. Niektórzy wyglądali pierwszego przyjścia Mesjasza, nie mając pojęcia o Jezusie z Nazaretu. Inni patrzą wstecz i poznają Jezusa, czytając Ewangelię mówią: Jezus jest naszym Zbawicielem. Wszyscy oni zostaną wzbudzeni z martwych. Przytoczmy bardzo ważny cytat, który o tym mówi. Są to słowa natchnione przez Ducha Świętego. Stephanie, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, od wiersza 13 do 17. To jest jeden z moich ulubionych cytatów biblijnych, zwłaszcza teraz, gdy moi rodzice zasnęli w Jezusie. Bo przecież to nie jest koniec. Śmierć Mojżesza, któremu Bóg powiedział: czas odpocząć, też nie była końcem. Odczytajmy to objawienie. Apostoł Paweł pisze:
Mówimy wam to na podstawie słowa Pana, czyli jest to Boże objawienie. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, od wiersza 13 do 17. Czytam z Biblii Warszawskiej. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Amen. Będą dwie grupy zbawionych, grupa Eliasza i grupa Mojżesza. Oczywiście nie będziemy nosili koszulek z takimi napisami. Ci, którzy będą należeć do grupy Eliasza, zaświadczą, że nie zaznali śmierci, ale zostali przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, bo to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność. W grupie Mojżesza niektórzy spali w grobach od kilku tysięcy lat. Inni mogli umrzeć tuż przed powrotem Jezusa. Mojżesz został wzbudzony z martwych na górze Nebo i Bóg zabrał go do nieba. Tak samo będzie z jego grupą. Wszyscy razem zostaniemy porwani na spotkanie Pana. Żyjący nie wyprzedzą zmartwychwstałych. Czyż to nie jest piękny obraz? Jak się wam wydaje, jak będzie brzmiało świadectwo Mojżesza? Księga Powtórzonego Prawa to jego ostatnie słowa. Jak myślicie, jak będzie wyglądało świadectwo człowieka, który jednak nie wszedł do ziemi obiecanej i został pochowany przez Boga na górze Nebo? Jason? Bóg jest wierny, Bóg jest miłością. Wszystkie cierpienia i stres były tego warte. Wierzę, że bez względu na okoliczności poprzedzające zabranie go do nieba, Mojżesz będzie wdzięczny, że dzięki Bożej łasce się tam znalazł. Puja, jak myślisz, o czym Mojżesz będzie świadczył? O dobroci Bożej i o łasce Jezusa. Bo tylko dzięki ofierze Jezusa Mojżesz doświadczył zmartwychwstania z wyprzedzeniem. A ważna lekcja, jaka wynika z listu Judy, jest następująca. Diabeł wiódł spór o ciało Mojżesza. Mojżesz popełnił różne grzechy, ale Bóg okrył go swoją łaską i przebaczył mu. Z tego przykładu czerpię nadzieję. Zgrzeszyłem, ale dzięki Bożej łasce, nawet jeśli zasnę przed powrotem Jezusa, mogę mieć pewność, że Jezus mnie obudzi. To będzie wspaniały dzień. Mówimy o Mojżeszu, ale jakie będzie wasze świadectwo, gdy zbierzecie się z odkupionymi wszystkich wieków, bez względu na to, czy nigdy nie dotknie was śmierć, czy też powstaniecie z grobów? Daisy? Nie wiem, od czego zacząć. Na pewno będę bardzo podekscytowana. Chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Czytaliśmy, że Mojżesz de facto nie był stary, gdy umarł. W naszej ocenie wiele osób wierzących zmarło przedwcześnie, ale Bóg mówi, odpocznij, moje zamiary w stosunku do ciebie zostały spełnione. Odpocznij aż do czasu, gdy ujrzysz moją chwałę. To wiele dla mnie znaczy. Zapewne odnosisz te słowa również do sytuacji związanej z twoim ojcem. Czas odpocząć, ale dzień chwały nadchodzi. Heidi? Myślę, że Mojżesz był zawiedziony, że nie wszedł do ziemi obiecanej, ale Bóg zabrał go do niebiańskiego Kanaanu i tego samego pragnie dla nas. Czasami pytamy, dlaczego do tego dopuściłeś? Pamiętajmy, że Bóg ma dla nas lepsze plany. Piękne świadectwo. Bóg ma dla nas lepsze plany. Boże, ja chcę tam wejść, a Bóg odpowiada, zabiorę cię od razu do niebiańskiego Kanaanu.
John, jak ci się wydaje, o czym będziesz myślał, gdy znajdziesz się w gronie odkupionych, o których Paweł pisał w liście do Tesaloniczan? Apostoł Jan napisał: patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Pewnie trudno było mu znaleźć odpowiednie słowa. Myślę, że ze mną będzie wtedy podobnie. A z historii Mojżesza czerpię nadzieję. Z powodu koronawirusa zmarły tysiące osób. Ta historia daje mi nadzieję, że te wszystkie osoby powstaną z martwych. Bóg przygotował dla was coś wspaniałego. Przyjaciele, nie wiem, przez co teraz przechodzicie, ani jak wielkie stoją przed wami wyzwania, ale wiem, że jeśli Bóg jest z wami, to czeka was wspaniała przyszłość. To w Nim macie zapewnioną przyszłość i to jest dobra nowina. Módlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy ci za świadectwo proroka Mojżesza, za prawdę na dziś w Księdze Powtórzonego Prawa. Nie chcesz, byśmy poprzestali tylko na poznaniu tej księgi. Pragniesz, byśmy doświadczali radości Twojego zbawienia. Zapewniasz nas, że jesteś Bogiem, który dotrzymuje wszystkich obietnic. Nawet jeśli czasami doznajemy rozczarowania, Ty masz dla nas świetlaną przyszłość. Dlatego poddajemy Ci nasze życie, dziękując Ci za zbawienie w Jezusie. Czekamy z utęsknieniem na Jego powrót w chwale. Jako odkupieni jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją zbawczą łaskę, bo dzięki niej spędzimy z Tobą wieczność. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne zajęcia. Idźcie i dzielcie się Bożym błogosławieństwem z bliźnimi. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. Nasza lekcja dobiegła końca. W tej chwili czas na doświadczenia i refleksje misyjne, do których chciałbym bardzo serdecznie zaprosić brata Maksymiliana Szklosza. Otóż rzeczą istotną jest, aby w czasie nabożeństwa też dzielić się doświadczeniami, a nie tylko mówić o tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Ja chciałbym podzielić się kilkoma doświadczeniami, o których się dowiedziałem, albo takich, które znam z autopsji. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to jest takie, że zauważyłem i to zostało obliczone i udokumentowane, że w ciągu 9 miesięcy tego roku w naszym kraju, podobnie jak w innych krajach Europy, w Australii, a nawet na Wyspach Pacyfiku, wzrost wpływów z dziesięciny był naprawdę imponujący. W naszym kraju ten wzrost w ciągu 9 miesięcy, w porównaniu z 9 miesiącami roku ubiegłego, wzrost przekroczył 12%. Oczywiście jest w tej chwili na świecie, w ekonomii, inflacja, ale mimo wszystko wierność tutaj wyznawców jest widoczna i za to trzeba Panu Bogu podziękować, bo to przecież Duch Święty
ma nad tym, ma wpływ na tego rodzaju działania. Chciałbym również opowiedzieć o jednej niezwykłej sytuacji. Otóż na Filipinach jest taka wyspa Mindanao. I od 1969 roku zorganizowali się tam partyzanci, którzy ciągle przeszkadzali rządowi. Walczyli z rządem centralnym tego kraju. I były robione różne próby, aby dość pogodzić się, aby przestać walczyć między sobą. No ale niestety to się nie udawało. I w wyniku takiego działania przez te lata zginęło aż 40 tysięcy osób. Z powodu tych właśnie walk wewnątrz krajowych. Ale w pewnym momencie ci partyzanci znaleźli audycje radiowe prowadzone przez adwentystycznego radia w eterze. I zaczęli te audycje słuchać. I zaczęli się tym, co tam było powiedziane, interesować. I doszli do przekonania, że przecież można żyć inaczej. Nie tylko ciągle myśleć o tym, co tu jeszcze zrobić, nie tylko żyć myślą, że my mamy rację i my będziemy tej naszej racji bronić z bronią w ręku. I właśnie te adwentystyczne audycje, których słuchali, doprowadziły do takiej sytuacji, że sami zaproponowali kierownictwu tej partyzantki, żeby też słuchali tych audycji. Tym bardziej, że ich to już przekonuje. I gdy kierownictwo słuchało tych audycji również, też doszli do takiego zdania, że można się zmienić, można coś zrobić innego. No i powstała taka kwestia, że nawiązali kontakt z naszym kościołem, pastorami na tej wyspie, którzy ich jeszcze pouczyli o zasadach wiary, a jednocześnie mediowali z rządem, żeby rząd dał im szansę, żeby mogli złożyć broń, tak? Czyli innymi słowy poddać się i żadnych konsekwencji nie ponieść. No i rząd powiedział, rząd postawił jeden warunek. Jak zobaczymy, że ci się ludzie ochrzczą, to wtedy będzie to znak dla nas, że to jest prawdziwe. I proszę sobie wyobrazić, że na tą uroczystość przybył, odwiedziny na Filipiny przybył brat Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji. To była jego pierwsza wizyta zagraniczna od czasu wybuchu COVID-a. I odwiedzał Filipiny w różnych miejscach i udał się na chrzest, który miał miejsce 13 listopada tego roku. Na chrzest, w którym wzięło udział 500 partyzantów wraz z żonami, gdzie zostali ochrzczeni. I rząd zgodził się na to, że będą mogli żyć pokojowo, gdy złożą broń i przydzieli im działki, żeby zostali rolnikami. No bo jak będą uprawiać rolę, to będą mieli źródło utrzymania
i być i będą, jakby powiedzieć, życie, mogą prowadzić życie pokojowe. Jak to dalej przebiega, to nie wiemy, bo to jest całkiem świeża sprawa. Ale jest to wielkie błogosławieństwo Bożej łaski i pracy Ducha Świętego, że tak się stało. Czyli to, co my nadajemy w eter, to, co nadajemy w internecie, to jest coś, co działa w sposób niewidoczny. My nawet nie wiemy, kto tego słucha, kto się temu przygląda, kto z tego skorzysta. Ale wiemy, że Duch Święty może te różne rzeczy wykorzystać. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ciekawostce. Mianowicie są takie na Pacyfiku wyspy Samoa. Właściwie to są już bardzo daleko. Liczy się, że prawie 4000 km od Australii na wschód. Właściwie na wyspach Samoach, jakby powiedzieć, kończy się granica, w którym zmienia się data. I na tych wyspach Samoa są również nasi wyznawcy. I co ciekawe, ludność tych wysp, tego państwa, to jest zbliżona do 200 tysięcy osób. To niewiele, nie? Ale w tym kraju jest już prawie 8 tysięcy naszych współwyznawców. W ciągu 10 lat wzrost liczby wyznawców, czyli netto wzrost, no bo zawsze są wyznawcy, którzy odchodzą, są wyznawcy, którzy umierają, ale liczba chrztów jest na tyle duża, że na przykład w ostatnim roku ochrzczono tam 830 osób. Ten wzrost jest 7% netto co roku. Chciałoby się, żeby taki wzrost 7-procentowy był w innych częściach świata. A jak jeszcze, to jeszcze jedna informacja. W Brazylii jest nasza siostra Raquel Folk, która pracuje w naszej adwentowej szkole i uczy sztuki. No, czyli, jak to mówią, wychowanie w sztuce, prace plastyczne i tak dalej. No i ta siostra maluje obrazy akwarelą, czyli farbami wodnymi. I zamieszcza te obrazy w internecie. I wyobraźcie sobie, że muzeum w Louvre, to jest muzeum we Francji, nigdy tam nie byłem, ale przeczytałem, że tam zbiory obrazów to jest 650 tysięcy. I muzeum w Louvre co miesiąc wyszukuje gdzieś w świecie nowych malarzy, które chciałoby przez jeden miesiąc pokazać. I tak się też stało, że muzeum wybrało dwa obrazy tej siostry, które mają być wystawione właśnie w tym muzeum. Jest to najbardziej prestiżowe muzeum sztuki na świecie. A dwa słowa jeszcze do tego. Ta nasza siostra, która pracuje już 20 lat z dziećmi, ta siostra pochodzi z bardzo biednego domu. Ale Pan Bóg wyposażył jej w szczególny talent i pozwolił, że jej talent jest widoczny nie tylko w tej szkole, nie tylko w internecie, ale będzie mógł być oglądany przez tych, którzy tylko nie odnotowałem sobie, w którym miesiącu będą jej obrazy wystawione przez zwiedzających. I dlatego też niech to słowo listu do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 12. Jako wybrańcy Boga, święci umiłowani, obleczcie się więc serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, uprzejmość i cierpliwość.
My potrzebujemy właśnie takiego nastawienia do ludzi, którzy są wokół nas. Amen. Dziękujemy bratu serdecznie za te doświadczenia i refleksje misyjne. Pierwsza część nabożeństwa już dobiegła końca. Chciałbym, żebyśmy na zakończenie zaśpiewali pieśń pod numerem 250 Skało Wieczna. Pomódlmy się teraz. Potężny Królu, Wszechmogący Boże, przychodzimy przed Twój boski majestat, aby Ci podziękować za ten dzisiejszy sobotni dzień, za to, że chronisz nas, błogosławisz, że jesteśmy zdrowi, że możemy się spotykać. Panie Boże, brakłoby może dnia nawet dzisiejszego, aby wyliczyć wszystko, za co jesteśmy Ci wdzięczni. Ale mamy też, Panie, i pewne mankamenty, jesteśmy Ci winni tego, żeby Cię przeprosić za nasze myśli niewłaściwe, za nasze słowa, za nasze działania, które Tobie się nie podobają. Ale spraw, Panie, abyśmy po raz drugi nie popełniali tych samych błędów. No, ucz nas, Panie, ucz nas też modlić się, prowadź nas, Boże. Panie Boże, dziękujemy Ci jeszcze raz za wszystko, ale też mamy intencje. Ja szczególną mam intencję o pewne znajome małżeństwo z Sochaczewa, które boryka się z problemami zdrowotnymi od jakiegoś czasu i bardzo trudno im się z tego wydostać, więc Panie Boże, powierzamy Ci ich i ufamy, że zostaną uzdrowieni Twoją łaską i pobłogosławisz im. Jeszcze raz, Panie, za wszystko dziękujemy, za wszystko przepraszamy i prosimy o Twoje błogosławieństwo, Twoje prowadzenie Duchem Świętym na dzień dzisiejszy. W imieniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa o to wszystko Cię prosimy. Amen. Niestety pierwsza część nabożeństwa już dobiegła końca. Po krótkiej przerwie nastąpi druga część. Przypominam, że Słowem Bożym będzie służył brat Maksymilian Szklosz.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części nabożeństwa. Rozpoczynając nasze nabożeństwo, zaśpiewajmy ku chwale naszego Stwórcy pieśń pod numerem 320. Jak brzmi pięknie imię Jezus. Jak brzmi pięknie imię Jezus, jak pociesza w smutku nas i jak niesie wierzącemu pokój, radość w każdy czas. Chwały śpiew niechaj brzmi, niechaj imię Zbawcy czci, imię to pełne czci. Niech się w sercach naszych lśni, jakże pełne czci i chwały imię, które Zbawca ma. W nim zbawienie, pokój trwały, szczęśliw, kto to imię zna. Chwały śpiew niechaj brzmi, niechaj imię Zbawcy czci. Niech się w sercach naszych lśni. Wszyscy chórem zaśpiewajmy o imieniu pełnym chwał. Hołd i cześć mu dziś oddajmy, że w Jezusie jest nasz dział. Chwałę śpiew niechaj brzmi, niechaj imię Zbawcy czci. Niech się w sercach naszych lśni. Kroczmy więc w imieniu Jego, On nam swoją pomoc da i uchroni nas od złego. Dobroć Jego wiecznie trwa. Chwały śpiew niechaj brzmi, niechaj imię Zbawcy czci. Módlmy się. Drogi Jezu i Panie, w tej chwili przychodzimy przed Twoje oblicze, dziękując Ci za to, że dałeś nam ten wspaniały dzień, sabat, w którym możemy w szczególny sposób oddać Ci chwałę i cześć. Dziękujemy Ci za to, że umarłeś za nas, że dałeś nam szansę zbawienia. Ale w tej chwili prosimy Cię o szczególne błogosławieństwa. Za chwilę wysłuchamy kazania Słowa Bożego. Działaj w szczególny sposób na naszego brata, który będzie głosił Twoje Słowo, a także spraw, żeby to Słowo głęboko zakorzeniło się w naszych sercach. Nie opuszczaj nas. Bądź z tymi, którzy są chorzy, którzy nie mogli przyjść na to miejsce. Bądź z całym Twoim ludem na tej ziemi. Oto Cię z całego serca prosimy w zasługach Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Dzisiaj gościmy naszego brata z Warszawy, brata Maksymiliana Szklosza, i za chwilę wygłosi on kazanie. Jednak zanim to się to stanie, pozwolę sobie przeczytać tekst wprowadzający, który jest zapisany w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, wierszach od 1 po 3. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Drodzy zebrani, na rozważaniu Słowa Bożego chciałbym prosić, abyście skłonili wasze głowy, bo chciałbym się pomodlić. Niebiański Ojcze, proszę namaść moje usta,
aby to, co mam powiedzieć, było zgodne z Twoją świętą wolą i mogło służyć tym, którzy mnie słuchają. A tę prośbę, tę wdzięczność wyrażam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, gdy Jezus był na ziemi, to uczniom wydawało się, że teraz już będzie tam na wieki. Ale niestety tak się nie stało. Pan Jezus odszedł, ale obiecał, że wróci. Niemniej jednak są pewne inne szczególne okoliczności, o których apostoł Paweł w liście do Tytusa, drugi rozdział, wiersz 13, już wspomina. Oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei, objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oczekując. A zatem, gdy czekamy, to spodziewamy się, że coś się zdarzy. Gdy czekamy na pociąg, to zrobiliśmy pewien wysiłek, aby przyjść na stację kolejową, a udać się potem na właściwy peron, aby, czekając na przybycie pociągu. Inaczej, jeżeli byśmy tego nie zrobili, to przybycie pociągu nie miałoby dla nas żadnego znaczenia. Nie skorzystalibyśmy z tego środka transportu, żeby się przemieścić z jednego miejsca na drugie. A zatem oczekiwanie. Oczekiwanie jest taką rzeczą, która może być spędzona aktywnie albo pasywnie, czyli tak, nic nie robiąc. Ktoś powiedział, że najgłupszą rzeczą pod słońcem jest czekanie. Ale nie sądzę, że tak jest. Dlatego, że są rzeczy, na które warto czekać, na które mają duże dla nas znaczenie. Ja jako dziecko wychowałem się w górach. Miałem piękny widok z okna. I ten widok zostanie mi w oczach do końca mego życia. Ale niestety przeniosłem się z gór na niziny. I widok z okna jest mojego mieszkania równie ładny, no ale widok, jaki rozpościera się w górach, ma swój specjalny urok, którego się nie da niczym zastąpić, zamienić. Ale ten widok sprawiał, że ja podziwiając to, co było dookoła, nawet nie byłem świadomy, że to jest takie ładne. Bardziej tęskniłem za ludźmi, których tam niewiele przechodziło. Niewiele osób przychodziło do naszego domu. To, co mogłem spotkać inne osoby, to gdy udawałem się do szkoły, gdy szedłem na nabożeństwo do domu modlitwy, to spotykałem różne osoby. Jadąc autobusem również spotykałem, ale to nie było jeszcze to. Ja zawsze z tęsknotą czekałem na jakichś gości, że przyjdą do naszego skromnego domu. Bo wiecie, jako dziecko czeka na gości, bo goście coś przyniosą, tak? Taka jest prawda. Ale również goście wnoszą do tych czterech ścian nową atmosferę, no, opowiadają coś ciekawego. W ogóle zmienia to jakby na ten czas ich pobytu, zmienia tą atmosferę w domu. Muszę powiedzieć, że
przygotowanie na gości spadało na moją mamę. Ona sama to mi podkreślała, że ty się cieszysz na gości, a ja mam robotę. Drodzy, ale jak goście przyszli, to i ta radość udzielała się i mojej mamie, i tacie, to było naturalne. I ten wysiłek, który był włożony w przygotowaniu na gościa, a mi przypadało zamiatanie podwórka. Jak goście przyjdą, to musi być podwórko ładnie zamiecione. To ja już się tak starałem, żeby to zrobić, żebyśmy się nie musieli wstydzić za nasze podwórko. Drodzy, jakby w tym przygotowaniu na zdarzenia jakieś ważne, w tym przygotowaniu nie możemy zapomnieć o tym, że najważniejsze przygotowanie to jest przygotowanie samych siebie na to, aby spotkać się z Jezusem, gdy wróci na obłokach. No ale czy nam dane będzie Go zobaczyć twarzą w twarz? Czy dożyjemy do tego momentu? To nie wiadomo. Ale jeżeli nie będzie nam to dane, to na pewno może nam być dane coś, co, o czym mówi Ewangelia Jana, 5 rozdział, wiersz 28, Ewangelia Jana, 5 rozdział, wiersz, zaraz, wiersz 28 do 9. Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. Ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ci zaś, którzy źle czynili, powstaną na potępienie. Drodzy, każdy człowiek, który odejdzie z tego świata, każdy człowiek czeka na powstanie do życia albo na powstanie na potępienie. Nas jako wierzących najbardziej interesuje to powstanie do życia. Tylko że no właśnie. Jak dziecko się ma urodzić, to jest robione wiele przygotowań, aby gdy to dziecię się urodzi, aby miało wszystko to, co potrzebne, aby mogło z nami żyjącymi mieszkać. Ale teraz ciekawa jest rzecz. Gdy my umieramy, to inni mają znowu problem związany z pochówkiem. Drodzy, sprawa pochówku jest sprawą należącą do kultury danego narodu. To nie jest tak, że te sprawy reguluje Pismo Święte. Pierwszą rzecz, jaką, albo pierwszy tekst biblijny, fragment w Piśmie Świętym, który mówi o pochówku, była sprawa pochówku Abrahama i jego rodziny w jaskini Machpela, że Abraham kupił pole, na którym była jaskinia i tam mogli być pochowani. Więcej o tym w późniejszych tekstach biblijnych mowa jest o grobach proroków, ale ten temat nie jest szczególnie opisany. Dlaczego?
dlatego że to nie było aż tak istotne. Istotne było to, że człowiek umiera i jest pochowany w grobie. Istotna była ta funkcja, że ten grób był miejscem, gdzie ten zmarły przebywał. I w tym grobie, jak powiedział Pan Jezus, śpi i oczekuje na poranek zmartwychwstania. No dobrze, ale ktoś by powiedział tak. Skoro z punktu widzenia Pisma Świętego to nie jest aż takie ważne, to może zróbmy tak, że człowiek umrze i niech on się sam martwi o tym, gdzie będzie leżał. Tak nie jest. Dlatego, że żyjący, bliscy mają obowiązek, żeby godnie tę osobę pochować. I kwestia jest, co to znaczy godnie. To wszystko zależy od kultury. Inaczej jest w krajach, gdzie jest wysoka temperatura, gdzie musi człowiek być pochowany jeszcze tego samego dnia, aby rozkład zwłok nie powodował jakichś chorób albo innych problemów. No a są takie obszary świata, gdzie spokojnie zmarły może jeszcze jakiś czas być niepochowany. No i teraz w naszej polskiej kulturze jest, że człowiek powinien być pochowany na cmentarzu. No i co to znaczy na cmentarzu? Na cmentarzu to oznacza pochowany w grobie. No ale dzisiaj jak przyjdziemy na cmentarz, to cmentarz jest miastem umarłych. Dlaczego miastem? Dlatego, że wszystkie te groby są wymurowane, jak w mieście. I to, co ciekawe, przy użyciu bardzo drogich materiałów. Zresztą nie trzeba wam to tłumaczyć, w jaki sposób Polacy prześcigują się wręcz w tym, kto zrobi ładniejszy grobowiec, ładniejszy pomnik. Tak jak dumą Polaków jest, że wesele wyprawią takie, że innym w rodzinie oczy wyjdą z wrażenia, tak? To tak tego rodzaju dziwna kultura jest na tle spraw pochówkowych. I ludzie niezamożni są w problemie. Niekiedy jest tak, że ta starsza osoba już się zapożycza, żeby zrobić już ten grobowiec dla siebie, żeby już potem rodzina nie miała z tym problemu. No, są to rzeczy, które dla nas jako wierzących jest chyba trochę niezrozumiałe. Nie oznacza to wcale, że człowiek ma być gdzieś tam zakopany w kącie cmentarza i żadnego śladu po nim. Chodzi jednak o pewien umiar. Dlatego, że ładowanie pieniędzy w grobowce i pomniki jest naprawdę zbędne. Można to samo zrobić, ale w skromniejszych pieniądzach. Są oferty w internecie, którym tego rodzaju wydatek nie przekracza, nie wiem, jednej średniej krajowej. No ale to już jest prywatna sprawa, każdy może zrobić jak chce, ale taka jest moja rada.
myśmy już pochowali obydwóch rodziców i też zrobiliśmy nagrobek, nie robiliśmy żadnego grobowca, nagrobek, nagrobek ładny, ale na możliwą najtańszą cenę, którą zaoferowała nam firma z województwa świętokrzyskiego, która była w stanie zawieźć do Wisły lub do Markowej koło Rzeszowa i ten nagrobek zrobić za tańszą cenę niż ktokolwiek w okolicy. A to świadczy o tym, że można znaleźć dobre rozwiązanie. Ale teraz jeszcze powstaje jedno pytanie. Jak to jest, czy Słowo Boże stoi na stanowisku, że musi człowiek być pochowany, tylko pochowany w grobie? No a co z sytuacją taką, gdy człowiek jest spalony i chowa się prochy? No i znowu, oczywiście ludzie wyciągają wnioski ze Starego Testamentu polegające na tym, że spalenie zwłok to była sprawa, która dotyczyła tylko zbrodniarzy. Tych, których Pan Bóg ukarał, to można było spalić, ale na pewno nie wierzących. Nie ma takiego ani. Taka interpretacja moim zdaniem jest nieuprawniona. Ani Ellen White również w tej sprawie nie zajmuje stanowiska, ani Kościół nasz też nie zachowuje takiego stanowiska, że wyłącznie ma być w grobie pochowany. Bo co zrobimy w Indiach, kiedy w Indiach nie ma innej możliwości, jak tylko spalenie. Gdyż, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 50 do 51. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą stać się dziedzicami Królestwa Boga, ani to, co zniszczalne, nie stanie się dziedzicem tego, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę, nie wszyscy umrzemy, wszyscy zaś będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby. Zabrzmi bowiem trąba i umarli będą wskrzeszeni jako istoty niezniszczalne i my zostaniemy przemienieni. No i właśnie tu jest ta sprawa, że Pan Bóg wzbudzi tych, którzy zmarli, którzy zostali pochowani, którzy zostali pochowani w różnych miejscach. Nawet takich, które są niedostępne dla człowieka. Jeżeli ktoś utonął w morzu, to nikt go tam nie znajdzie. Ale Pan Bóg go tam znajdzie. Bez problemu. On ma zarejestrowane, gdzie jest. A co jest, jeżeli ktoś zginie w górach i wpadnie do jakiejś szczeliny skalnej, z której nie da się go wyciągnąć, to czy to oznacza, że ten człowiek nie może być z martwych zbudzony? A jeżeli prochy jakiejś osoby zostały rozsypane, tak jak to było w sytuacji niektórych reformatorów, których z grobu wykopano, spalono i prochy wrzucono do rzeki. Sądząc, że w ten sposób już Pan Bóg go nie jest w stanie zbudzić. To jest nieprawda. Pan Jezus jest w stanie każdą osobę wzbudzić z martwych. I co ciekawe, że Ellen White w książce Wielki Bój napisała tak. Aniołowie zgromadzą wybranych Bożych z czterech krańców ziemi. Przyniosą także małe dzieci i oddadzą je matkom. Przyjaciele, których śmierć rozłączyła, znowu się połączą
aby już nigdy się nie rozstawać. Drodzy, jakaż to jest błogosławiona nadzieja, że zgromadzą wszystkich krańców ziemi, zgromadzą tych, którzy mają być zabrani do nieba. Inny cytat. Wiele małych dzieci nie będzie tam miało swoich matek. Aniołowie przygarną sieroty i poprowadzą je do drzewa żywota. No tak, dlatego że niektóre matki nie zostaną wzbudzone w pierwszym zmartwychwstaniu. Ale dzieci, Pan Bóg uzna, że niektóre dzieci chce przygarnąć do swojego królestwa. Jako sieroty aniołowie ich przygarną i właśnie będą korzystały te dzieci z drzewa żywota. Na pytanie, czy wszystkie dzieci niewierzących ludzi będą zbawione? Ellen White odpowiada tak. Nie możemy powiedzieć, gdyż Bóg tego nie objawił. Teraz jest jeszcze jedna myśl. Jeżeli w swym doczesnym życiu zmarli byli zniekształceni, schorowani, oszpeceni, powstaną w doskonałym zdrowiu i w cielesnej symetrii, a także zachowają dawne cechy i osobowość. No, nie do końca wiemy, o jakie cechy chodzi. Jeżeli chodzi o osobowość, to można w jakimś sensie domyślać się, o co może chodzić. Może chodzi też o temperament, bo właśnie to, że my mamy różne temperamenty, w ten sposób się różnimy. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy będą cholerykami. Wyobrażacie sobie żyć wśród ludzi, gdzie wszyscy są cholerykami, tak? No to się nie da. Dlatego też Pan Bóg kształtuje różnie ludzi. Jesteśmy jak te kwiaty, które co prawda są kwiatami, ale mają różny kolor, kształt i w ten sposób ta różnorodność jest piękna. Dalej. Adam, który stoi wśród zmartwychwstałych, jest wysoki i oznacza się majestatyczną postawą. Adam, ten stworzony z raju, był imponującego wzrostu, ponad dwa razy wyższy od mężczyzn obecnie żyjących na ziemi oraz zbudowany bardzo proporcjonalnie. Porównując go oznaczającego się majestatyczną postawą do ludzi późniejszych pokoleń, widać zwyrodnienie rodzaju ludzkiego. Jednak, i tutaj, zbawieni dopuszczeni do drzewa żywota będą wzrastać, aż dorosną do postaci, jaką człowiek posiadał na początku. Czyli my, mali karły, tak, korzystając z drzewa żywota, dorośniemy do wzrostu Adama i Ewy. I wtedy nikt nie będzie zazdrościł. A czemu on taki wielki, a ja taki mały? Pan Bóg to wszystko pięknie wyrównał. Dlatego też na tym polega to oczekiwanie na coś lepszego. A teraz przeczytam pierwszy list Jana, 3 rozdział. Wiersz 1-3. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego też świat nas nie poznaje, gdyż Jego nie poznał. Umiłowanie. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty. Każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się
podobnie jak On jest święty. Czyli co to znaczy uświęcić się? To znaczy dokonuje takich samych przygotowań, jak para młoda przygotowuje się do ślubu. Para młoda, przygotowując się do ślubu, robi tyle różnych przygotowań, aby wszystko było tak, jak sobie to wyobrażają. Nie? No, spędza to im sen z oczu, zwłaszcza pani młodej spędza sen oczu. Co tu jeszcze trzeba zrobić, żeby, prawda, ładnie wyglądać? Czyli i jeszcze jedna błogosławiona sprawa jest. Jeżeli ci, którzy przygotowują się do takiej uroczystości, powinni jeszcze zadbać o jedno, aby przypomnieć sobie, czy ktoś ze zgromadzenia albo ktoś osób znanych im, znajomych, nie ma coś przeciwko nim. Wiecie, to jest taka sytuacja, że gdy dochodzi do zapraszania gości, to niekiedy się pomija jakiegoś gościa z listy ze względu na to, że nie mamy relacji. Albo te relacje zostały popsute. Jakąż błogosławioną rzeczą byłoby, gdyby ci młodzi przyszli do tej osoby, nie żeby im przynosić zaproszenie, bo nie jest obowiązkiem, że każdy musi być na wesele zaproszony, ale żeby przyszli i spotkali się, porozmawiali i przeprosili za coś, co te nasze relacje zaburzyły. I wtedy wręczyć zaproszenie na ślub. Muszę powiedzieć, że tego rodzaju przygotowanie chyba jest najbardziej potrzebne. Drodzy, niestety, w naszym życiu również mamy różne przypadki, które wymagają uporządkowania naszych relacji z innymi osobami. Prośmy Ducha Świętego, Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 26, zwraca uwagę na jedną rzecz. Kiedy przyjdzie orędownik, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on da świadectwo o mnie. 16 rozdział. On zaś, wiersz 8, gdy przyjdzie, przekona świat co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. I wiersz 13. Kiedy zaś przyjdzie on, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Wiecie, ta prawda najbardziej nam potrzebna, to jest prawda o nas samych, czy nasz stosunek do innych ludzi jest właściwy. Niekiedy możemy zapomnieć o tym, że ktoś może mieć do nas jakiś żal. A my nawet się nie domyślamy. A jeżeli będziemy się modlić i prosić Ducha Świętego, aby nam przypomniał, aby nas uwrażliwił, aby sprawił, że
uświadomimy sobie, że jest osoba X albo Y, którą warto nawiązać kontakt i próbować się z nią rozmówić, aby ją przekonać, aby ją prosić o wybaczenie i przekonać, że nie mamy żadnych złych, jakby powiedzieć, złych myśli, złych zamiarów i tak dalej. To jest właśnie to przygotowanie. Bo wiemy, jak odpuścicie swoim winowajcom, jak winowajcy wam odpuszczą, tak i nam Pan Bóg odpuści. Może być taka sytuacja, że ta druga osoba nie będzie chciała się dać przekonać do tego, że zmieniliśmy nastawienie do niej, że zmieniliśmy nasze przekonanie o tej osobie. Ale Pan Bóg wtedy widzi, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej było mocy, aby to zrobić. I jeszcze jest jedna możliwość, którą zawsze powtarzam. Jeżeli osoba, z którą mamy jakieś takie niedobre relacje, która nie chce nawet przyjąć naszych przeprosin, jeżeli ta osoba znajdzie się w szpitalu, a my będziemy o tym wiedzieć, albo wróci ze szpitala, no bo dzisiaj do szpitala trudno iść na odwiedziny, ale wróci ze szpitala i my ją odwiedzimy, to taka osoba, nie sądzę, że nas po prostu wyrzuci za drzwi. To się tak nie da zrobić. Dlatego, że choroba nas upokarza. Nie ma dwóch zdań. Tak długo, jak jesteśmy zdrowi, jak nasze plany się w pełni realizują, tak długo nam się wydaje, że jesteśmy panem naszego losu. Ale choroba nas upokarza. I wtedy, w tej chorobie, często osoby takie będą gotowe nam przebaczyć. A jeżeli one nam przebaczą, to ktoś powiedział, że jak one nam przebaczą, to o tym będą wiedzieć również bliscy tej osoby. A wiecie, dlaczego będą wiedzieć? Dlatego, że powiedzą: słuchajcie, nawet nie wiecie, kto mnie odwiedził. To będzie takie: nie wiecie, kto mnie odwiedził. No i wtedy właśnie mówią o tym, że taka osoba odwiedziła mnie, dobrze, żeśmy porozmawiali i jest dobrze. Życzę wam tego z całego serca, abyście porządkowali swoje relacje z innymi osobami, a jednocześnie też porządkowali wasze relacje z Panem Jezusem, z Bogiem. Gdyż tak jak mówi Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 44. Przepraszam. Chcę powiedzieć, że czas na przygotowanie jest tak długo, dopóki żyjemy i jesteśmy świadomi. Dlatego, że gdy stracimy świadomość po raz ostatni, to będzie już za późno. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Wiersz 42 przeczytam. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie. Czyli czuwajcie, bądźcie gotowi. Drodzy, jeżeli idziemy na pociąg, to musimy na tej stacji czuwać. Czyli musimy być gotowi.
Nie, że dopiero będziemy na tej stacji pakować sobie bagaż, tak, a jeszcze dzwonić, a jeszcze coś załatwiać, bo pociąg nie będzie na nas czekał. Drodzy, musimy być gotowi, a ta nasza gotowość jest możliwa tylko dzięki pracy Ducha Świętego. I życzę wam tego z całego serca. Ja nie wiem, czy Pan Bóg da mi jeszcze się z wami spotkać, dlatego że okres COVID-u jest naprawdę niebezpieczny i każdy z nas może znaleźć się w szpitalu i z niego nie wyjść. Ale ja wierzę, że Pan Bóg da mi jeszcze czas, abym mógł pogodzić się z Nim i z ludźmi, czego życzę wam również z całego serca. Amen. Dziękujemy bardzo serdecznie Bogu za to, że wykorzystał brata jako swoje narzędzie, by przekazał nam Słowo Boże. Na zakończenie nabożeństwa zaśpiewajmy uchwale naszego Stwórcy pieśń pod numerem 397, Jeśli ustaniesz, mój bracie. Jeśli ustaniesz, mój bracie, w walce życiowej ze złem, Zbawca Twój doda Ci siły, mocą swą pokrzepi Cię. Komu brak siły, do Boga niech modły śle, pośle On pomoc na czasie, bo lud swój zbawić On chce. Jeśli zaś przyjdzie na ciebie życiowych doświadczeń noc, w Jezusie Twym przyjacielu zwyciężającą masz moc. Komu brak siły, do Boga niech modły śle, pośle On pomoc na czasie, bo lud swój zbawić On chce. O przyjacielu serdeczny, Jezusa kochaj i czci, i wśród niepewnych tu losów modły do Niego wciąż śli. Komu brak siły, do Boga niech modły śle, pośle On pomoc na czasie, bo lud swój zbawić On chce. Jeśli szlachetne Twe cele nie spełnią się w życiu Twym, nie wątp, lecz powiedz to Zbawcy, do celu dojdziesz Ty z Nim. Komu brak sił, do Boga niech modły śle, pośle On pomoc na czasie, bo lud swój zbawić On chce. Życzę wszystkim wielu błogosławieństw Bożych i spokojnego sabatu. Spotykamy się następnym razem.